Tytuł kursu: Elementy podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Moduł: Dokumentacja procesów logistycznych jednostki gospodarczej. Temat: Proces transakcyjny pomiędzy przewoźnikiem i klientem. Krzysiu, musimy sobie jeszcze przypomnieć zasady sporządzania dokumentów w procesach logistycznych jednostki gospodarczej. Faktycznie, zapomniałem o tym temacie. Musimy omówić proces transakcyjny pomiędzy przewoźnikiem i klientem. Masz jakieś notatki? Pamiętam, że obejmuje on przygotowanie konkretnych dokumentów transportowych, ale jakich? Kasiu, te dokumenty to zapytanie ofertowe, oferta transportowa, zlecenie przewozowe, umowa o przewóz, list przewozowy oraz protokół szkodowy. List przewozowy? Tak, to taki dokument, który potwierdza umowę przewozu. Mój tata pracuje w branży TSL, więc sporo na ten temat wiem. List przewozowy musi zawierać dane określone w ustawie i o prawie przewozowym, a tak wygląda. Zapytanie ofertowe ma charakter rozpoznawczy i fakultatywny. Nie jest ono wiążące, gdyż nie zawiera oświadczenia woli w formie pisemnej. Tak, Kasiu, ale nie dopisałaś, że może być także w formie ustnej. Możemy je złożyć telefonicznie albo wysłać mailem. A co wiesz o ofercie transportowej? Jest to coś w rodzaju katalogu cennika, taka uniwersalna propozycja dla szerszego grona potencjalnych klientów. Jeżeli przewoźnik przedstawia ofertę transportową, to oznacza, że wyraża chęć zawarcia umowy transportowej. Aha, to jeszcze nie mówiliśmy nic o zleceniu przewozowym. W zleceniu przewozowym powinny znaleźć się informacje takie jak dane klienta i przewoźnika, przedmiot usługi przewozowej, charakterystyka przesyłki, wymagania dotyczące pojazdu, miejsce i termin załadunku i wyładunku. Stawka za przewóz oraz sposób zapłaty. Kasiu, a czy umowa o przewóz pomiędzy klientem i przewoźnikiem może być zawarta w formie ustnej? Tak. Tak, w formie pisemnej też. W umowie tej przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia za wynagrodzeniem określonych rzeczy, ewentualnie osób, zaś klient musi przyjąć zobowiązanie do uregulowania należności za tą zrealizowaną usługę przewozową. A czym jest protokół szkodowy? Może Ty będziesz wiedział, Krzysiu? To taki dokument inwentaryzujący zauważone uszkodzenia ładunku, które są rezultatem realizacji przewozu, czyli wystąpiły z winy przewoźnika. Wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani do kolokwium. Też tak uważam. Przypomnijmy sobie jeszcze dokumenty w poszczególnych rodzajach transportu. Okej, ale najpierw zróbmy sobie przerwę. Dobry pomysł. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.